Uważam, że mamy problem, jeśli chodzi o pluralizm poglądów w polskich mediach, ponieważ jest bardzo silny przechył, jeśli chodzi o te media najbardziej dominujące, w stronę czegoś, co nazywam opcją lewicowo-liberalną. I to nie jest zjawisko takie same jak na Zachodzie, bo tam też ta opcja na ogół dominuje, ale nie w takich proporcjach jak w Polsce. W Polsce ta opcja lewicowo-liberalna dominuje również dlatego, że pomagały jej decyzje administracyjne państwa polskiego przez ostatnie 20 parę lat. Więc w związku z tym opcja konserwatywna czy konserwatywno-prawicowa jest bardzo niszowa w Polsce. Jeśli chodzi o obecność w tych mediach, szacuje to mniej więcej na 80-20%. Dominujący wpływ na świadomość społeczną wciąż ma telewizja. Polacy systematycznie pytani przez ostatnie 20 lat, gdzie kształtują swój pogląd na temat świata, na rzeczywistość, skąd w ogóle dowiadują się o tym, co się wokół nich dzieje, nadal w 70-80% odpowiadają, że z telewizji. A jednak jak spojrzymy na właśnie tę opcję ideową, czy wrażliwość ideową w polskich telewizjach, tych największych, tych najbardziej dominujących, to ta opcja lewicowo-liberalna jednak zdecydowanie dominuje.